W tym zadaniu musimy rozwiązać następujące równanie kwadratowe. Możemy to zrobić na kilka sposobów, albo wymnożyć te nawiasy, tu podnieść do kwadratu wszystko uporządkować na jedną stronę i otrzymać równanie kwadratowe w postaci ogólnej, możemy też spróbować podzielić to równanie stronami przez x minus 2, bo widzimy, że o, takie czynniki są po jednej, jak i po drugiej stronie naszego równania. W rezultacie po lewej stronie otrzymamy samego x, a po prawej stronie x minus 2 do kwadratu podzielić na x minus 2, to będzie x minus 2 w potędze pierwszej, czyli po prostu x-2 minus 2. Ale uwaga, gdy dzielimy przez takie wyrażenie, to musimy się upewnić, czy nie dzielimy przez 0, a przez 0 podzielimy wtedy, gdy x byłby równe 2. Dlatego dodatkowo sprawdzamy, co się dzieje dla x równego 2. A dla x równego 2 okazuje się, że po lewej stronie będziemy mieli 2 razy 0, ten nawias się zeruje, a po prawej stronie mamy 0 do kwadratu. Czyli otrzymujemy równanie prawdziwe 0 równa się 0, Czyli x równy 2 jest dobrym rozwiązaniem tego równania. No i gdy już sprawdziliśmy, co się dzieje dla x zerującego ten nawias, to możemy spokojnie wtedy podzielić przez taki nawias równanie stronami. Otrzymamy wówczas wyrażenie x równa się x minus 2. No napiszę jeszcze raz bez tego nawiasu, on tutaj nic nie wnosi. Odejmujemy teraz od obu stron tego równania x, albo mówiąc inaczej przynosimy x na lewą stronę. x minus x daje 0, czyli otrzymujemy 0 równa się minus 2. Czyli tu otrzymaliśmy równanie sprzeczne, stąd nie będziemy mieli rozwiązań, ale ten jeden x, który sprawdziliśmy, okazało się, że jest dobry i to będzie jedyne rozwiązanie tego równania, czyli zaznaczylibyśmy odpowiedź b. Równoważnie na przykład też moglibyśmy to zadanie zrobić w taki sposób, że przenieślibyśmy wszystko na jedną stronę, może jeszcze tak to pokażę, x minus 2. To wyrażenie przenosimy na lewą stronę, czyli z minusem, minus x minus 2 do kwadratu równa się 0 i teraz wyciągamy wspólny czynnik przed nawias, czyli x minus 2. Z tego wyrażenia zostaje nam po prostu x minus, a z tego wyrażenia zostaje nam x minus 2. Oczywiście też w nawiasie odejmujemy całe to wyrażenie równa się 0. No i teraz iloczyn dwóch nawiasów jest równy 0, gdy któryś z tych nawiasów się wyzeruje, czyli albo x minus 2 jest równe 0. Napiszmy to, x minus 2 równa się 0, lub to wyrażenie się zeruje x minus x, to nie będziemy mieli w ogóle xów, czyli 0 xów. Zostanie nam minus minus 2, czyli 2, czyli tu mamy 2, no i to wyrażenie kiedy się zeruje? No nigdy. Tu też otrzymujemy równanie sprzeczne, tak jak tu otrzymaliśmy równanie sprzeczne, no a z tego pierwszego równania otrzymujemy nasze jedno rozwiązanie, x równa się 2. Także albo tak, albo tak, albo nawet podnosząc do kwadratu i wymnażając, a potem nawet no, co by się stało? No, delty byśmy chyba nie liczyli, otrzymalibyśmy wtedy zwykłe równanie liniowe. No, mogę jeszcze pokazać ten trzeci sposób, pierwszy sposób, to drugi sposób, to jeszcze trzeci, ostatni sposób. Wymnażamy. x razy x to x kwadrat, dalej byłoby minus 2x, równa się, a po prawej stronie podnosimy do kwadratu. x kwadrat minus 4x plus 4 wzorem skróconego mnożenia x kwadraty po przeniesieniu na jedną stronę odejmą się minus 2x plus 4x to będzie 2x równa się 4, czyli wychodzi x równa się 2. No w sumie chyba to wbrew pozorom najszybsza metoda, ta trzecia, którą tutaj zapisałem, albo ewentualnie ta pierwsza też jest bardzo szybka. No wszystkie są szybkie, to którą byście nie wybrali, to jest ok. Hmm, chyba najprostsza, mimo wszystko ta trzecia. No ale tak jak mówię, albo tak, albo tak, dochodzimy do odpowiedzi, że mamy jedno rozwiązanie x równa się 2.